Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Życzę miłego sabatu. I wish you a happy, pleasant Sabbath. A few months ago, Brianna, my wife, and myself, we went to an art gallery. Kilka miesięcy temu, razem z żoną, udaliśmy się do galerii sztuki. Now, I don't normally go to art galleries. I find them very boring. Ja przeważnie nie chodzę do galerii sztuki, ponieważ uważam, że są nudne. But we went to this art gallery that day because my wife wanted to, and I like making my wife happy. Ale ponieważ lubię, żeby moja żona była zawsze szczęśliwa i zadowolona, a ona chciała w tym dniu iść do galerii, to poszliśmy razem. Now, I've never been much of an artist. Ja nigdy nie byłem specjalnym artystą. Nor a great fan of the works of Da Vinci, Monet or Picasso. A nigdy również nie byłem zainteresowany za bardzo dziełami sztuki Leonardo da Vinci, albo Moneta, albo Picasso. Especially not Picasso. A szczególnie nie interesuje mnie Picasso i jego abstrakcyjna sztuka. But something struck me this particular day at the gallery. Ale tego dnia coś mnie szczególnie uderzyło. For the first time in my life, I began to look at each painting from the point of view of its artist. Po raz pierwszy w życiu zacząłem patrzeć na dzieła sztuki z punktu widzenia artysty. I wondered what emotions he felt. I zastanawiałem się, jakimi uczuciami kierował on się w tym czasie, gdy tworzył to dzieło. What ideas he was trying to convey. Jakiego rodzaju myśli chciał przekazać przez to dzieło. And what struggles and pain he was going through. I być może jakie miał w tym momencie wewnętrzne walki i ból, przez który przechodził. In other words, I began to see each painting as a window into its creator. A więc mówiąc innymi słowami, zacząłem patrzeć na każdy obraz jako na okno do wewnątrz istnienia tego artysty. Are there any artists in the church today? Czy w kościele mamy może artystów jakichś dzisiaj? Yes. So you have an appreciation for the Mona Lisa? A więc możecie docenić to dzieło, które widzimy, Mona Lisa? Can you see anything in the Mona Lisa about Da Vinci? Czy patrząc na to dzieło sztuki, na Mona Lisa, możemy coś zrozumieć z życia, czy zrozumieć coś o Leonardo da Vinci? Or how about this piece? A co jeżeli popatrzymy na ten obraz? Do you see the excitement and energy of that artist in this picture? Widzimy w tym momencie jakoś podniecenie i radość artysty w tym obrazie. And how about this one of a girl peeking through a fence? A co powiemy na temat tego obrazu? Obraz przedstawiający dziewczynkę patrzącą przez jakąś szparę. You can see the fear, can't you? Widzimy tutaj w jej wyrazie twarzy pewną obawę. Or how about this very intricate piece? A teraz popatrzmy na ten niezwykły obraz. You can see the excitement and the happiness. Widzimy tutaj podniecenie i radość wyrażoną. I wish that flowers were that big. Dobrze byłoby, gdyby właśnie kwiaty rosły do takich rozmiarów. I wouldn't have to spend so much money on them for my wife. Nie musiałbym spędzać tyle pieniędzy, kupując małe poszczególne sztuki. And what do you see in this painting? A co widzimy w tym obrazie? Fear. Widzimy obawę, strach. Confusion. Widzimy pewnego rodzaju zdezorientowanie. Chaos. Jakiś chaos. Even anger. A może nawet i gniew. This artist must have been really going through a struggle when he painted this painting. Artysta malujący ten obraz musiał przechodzić w tym momencie przez pewnego rodzaju wewnętrzną walkę. But how about this one? This warm painting of a young married couple. A co powiemy na temat tego obrazu przedstawiającego młodą zakochaną parę małżeńską? The artist seems content. Wydaje się, że artysta był po prostu zadowolony w tym momencie. Peaceful. Miał pokój wewnętrzny. And very much in love, right? I był być może nawet głęboko zakochany.
After an artist has poured himself into his artwork, he places it on display. I gdy artysta wylewa całe swoje, wszystkie swoje uczucia właśnie w swoje dzieło sztuki, umieszcza je na wystawie. Perhaps in a gallery somewhere. Być może w galerii gdzieś. In doing so, he reveals himself and opens himself up to the world. I czyniąc to, objawia po prostu samego siebie, swoje wewnętrzne uczucia całemu światu. People get to see the passion. Ludzie, patrząc na jego obrazy, widzą jego pasję. The pain. Ból. The love. Miłość. And the intrigue. I czasami również intrygę. In many ways, you and I are like a very intricate, very detailed painting. I my, każdy z nas, ty i ja, jesteśmy do pewnego stopnia właśnie tym bardzo skomplikowanym obrazem. But our artist is no man. Ale artystą, który namalował nas, nie jest człowiek. Our artist is God himself. Naszym artystą, czyli osobą, która nas stworzyła i namalowała, jest sam Bóg. Let's see what the Bible has to say about this. Popatrzmy, co Biblia mówi na ten temat. I'd like to show you a short video. Chciałbym pokazać wam teraz krótki film. Here we go. Popatrzmy na to. Then God said, "Let us make man in our image, according to our likeness." And the God is definitely an exquisite artist. I widzimy, że Bóg jest naprawdę znakomitym artystą. His artwork is definitely worth a closer look. I warto przyjrzeć się jego właśnie arcydziełu. So let's see what the Bible has to say. A więc teraz popatrzmy, co mówi na ten temat Biblia. Genesis 2:7 says, "Then God said, 'Let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth.' So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them." Będę czytał z angielskiego tekstu. Wtedy Bóg powiedział: "Uczyńmy człowieka na nasze podobieństwo, według na wzór nasz." I tchnął Bóg w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Until which verse? Yes. Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie na wschodzie, tam umieścił człowieka, którego stworzył, i sprawił Pan Bóg... I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. English is better. Wygląda na to, że po prostu nasze tłumaczenia Biblii się nie zgadzają trochę. Musimy wziąć z pierwszego rozdziału. In reading this passage, we come to know something very special about ourselves. Czytając ten wyjątek Biblii, zauważamy, że jest tam coś specjalnego napisanego na nasz temat. We are not only created by God. Jesteśmy stworzeni nie tylko przez Boga. But we are created like God. Ale jesteśmy stworzeni na jego podobieństwo. An artist will pour himself into a piece of artwork. I każdy artysta wylewa całą swoją duszę w dzieło sztuki. He will reveal himself through it. Objawia siebie właśnie przez to dzieło sztuki. Just like an artist. I tak jak artysta.
God has also poured himself in to designing you and I. Bóg po prostu dał z siebie wszystko, co mógł najlepsze, aby zaprojektować ciebie i mnie. And he reveals himself through us for everyone else to see. I on objawia również siebie samego przez nas dla wszystkich wokół nas, aby mogli widzieć go w ten sposób. What comes to your mind when you think about these words of scripture? Co przychodzi nam na myśl, gdy myślimy o tych słowach Biblii? Do you think about the fact that you only look like God? Czy myślimy tylko o tym, że wyglądamy jak Bóg? Or do you think about the fact that like you, God also has emotions? Czy może zastanawiamy się nad tym, że tak jak i my, Bóg również ma uczucia? These emotions include happiness, które włączają takie uczucia jak zadowolenie, radość, sadness, i smutek, grief, i cierpienie, passion, pasja, excitement, podniecenie, and also love, jak również miłość. You are like God, not just in the way that you look, but on the inside too. Jesteśmy podobni do Boga nie tylko zewnętrznie, ale również wewnętrznie. From what we read in the Bible, we do look a lot like God. Czytając to, co czytamy w Biblii, zauważamy, że wyglądamy podobnie do Boga. And what an honor it is to look like the God of the entire universe. Jaki to wielki zaszczyt jest dla nas, że możemy wyglądać jak Bóg, który jest Bogiem całego wszechświata. It's also clear from the scriptures that we have been given a mind unlike any other creature. I również z Biblii zauważamy, że został nam dany umysł, który jest inny od umysłu wszystkich innych stworzeń. You know, we have this incredible ability to problem solve. Mamy tą niezwykłą zdolność rozwiązywania problemów. To learn. Uczenia się. To create. Jak również tworzenia, stwarzania. And to imagine. I wyobraźni. Just like God. Tak jak Bóg. We've also been given the ability to feel. Mamy również zdolność odczuwania. When we look on and see an animal suffering, gdy patrzymy na przykład na cierpiące zwierzęta, a friend struggling, gdy widzimy, że ktoś z naszych przyjaciół cierpi, or a loved one, albo ktoś z naszej rodziny, kochany nam, dying, zaczyna schodzić z tego świata, we have all these emotions because we are like God. To odczuwamy wszystkie te właśnie odczucia, ponieważ jesteśmy tacy jak Bóg. Psalm 139, verse 14 says, I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and that my soul knows very well. Psalm 139, 14 mówi, będę cię wysławiał za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje i duszę moją znasz dokładnie. I'm sure you would agree that the fact that we are like God is an amazing truth. Myślę, że wszyscy zgodzimy się z tym, że to, że jesteśmy podobni do Boga, jest niezwykłą prawdą. But we seem to have missed one thing. Ale wydaje się, że opuściliśmy pewną jedną rzecz. Are we exactly like God, like Adam and Eve were? Czy jesteśmy zupełnie podobni do Boga, tak jak byli podobni Adam i Ewa? Are we as close to God's perfect image as Adam and Eve were? Czy jesteśmy zupełnie podobni do tego doskonałego obrazu Boga, jakim byli Adam i Ewa? I'd like to ask Przemek to come up and illustrate something for me. Chciałbym, żeby Przemek teraz przyszedł do nas i pomógł nam w pewnej ilustracji. Over here, Przemek. I'm sure you would agree that Przemek is a beautiful man. Myślę, że wszyscy zgodzimy się, że Przemek jest naprawdę przystojnym mężczyzną. You can see his facial structure is quite symmetrical. Widzimy, że budowa jego twarzy jest całkiem symetryczna, ładna. Good shoulders. Ma dobre ramiona. Not too much here. Niezbyt dużo na przodzie.
Przemek is made in the image of God. Przemek jest stworzony na obraz Boga. And yet something has happened since the fall of man. Ale jednak stało się coś od czasu upadku człowieka. Hatred. Nienawiść. Indifference. Obojętność. Pride. Duma. Lust. Pożądanie. Sexual impurity. Seksualne różne problemy. Gossip. Plotkowanie. Now these aren't specific to Przemek. We're using him as an example. Używamy go oczywiście jedynie jako przykładu. One nie odnoszą się szczególnie tylko do Przemka. So please don't come and rebuke Przemek after the sermon. A więc proszę, nie przychodźcie do Przemka i nie zwracajcie mu za dużo uwagi po kazaniu. Gossip. Plotkowanie. Gossip. Plotkowanie. Violence. Przemoc. Bitterness. Zgorzkniałość. Unforgiveness. Brak przebaczenia. Criticism. Krytycyzm. Complaining. Skarżenie się. Judging. Osądzanie innych. Swearing. Przeklinanie. Stealing. Kradzież. Defrauding. I was going to do this one, but defraudacja. Personally, because I drew these last night before I even knew. Revenge. Zemsta. Lying. Kłamstwo. Fault finding. What? Fault finding. Wynajdywanie winy u innych. Greed. Heartlessness. Brak Heartlessness, yeah. Brak uczuć dobrych w stosunku do hypocrisy. Obłuda. Idolatry. Cudzołóstwo. And selfishness. Samolubstwo. I'm sure you would agree that Przemek is not looking like the image of God right now. I zgadzacie się chyba wszyscy ze mną, że Przemek w tym momencie nie wygląda jak obraz Boga. Some things have been added on to the image. Wiele rzeczy zostało dodanych do tego obrazu. And some things are also missing. A również wiele rzeczy brakuje z tego pierwotnego, doskonałego obrazu. Like love. Takich jak miłość. Compassion. Współczucie. These sorts of things are missing from Przemek's image of God. Tych rzeczy brakuje w obrazie Boga, który miał być w Przemku. And you can also see in the image up on the screen that Przemek has taken up smoking. Zauważamy również na ekranie, że Przemek zaczął palić. Is it a match or is it a cigarette? A palusze. Przemek tłumaczy się, że to jest rodzaj polskiego po prostu jakiegoś batonika czy czegoś takiego, czekoladki cienkie. I love Facebook. Ja kocham Facebook. I need someone else to come up. I teraz potrzebuję, żeby ktoś inny przyszedł tutaj do mnie z sali. So I've asked Malvina to come up and help me out with something. Poprosiłem Malvinę, żeby przyszła i pomogła mi w pewnej rzeczy. Malvina? Can you please change Przemek to be more like the original image of God? Malvina, czy mogłabyś pomóc mi odrestaurować Przemka do oryginalnej postaci? I have some painting supplies for you. Przyniosłem trochę różnych przyborów do malowania ze sobą. Yellow and black. And I even have a paintbrush. Nawet mam tutaj mały pędzelek. We're going to let Malvina repaint the original image of God onto Przemek. Pozwolimy, żeby Malvina przemalowała teraz Przemka i odtworzyła w nim oryginalny obraz.
We were like God before the fall, weren't we? Przed upadkiem byliśmy podobni do Boga. But something happened to us. Ale coś stało się z nami. In a war, often artwork is damaged. W czasie wojny bardzo często zdarza się, że dzieła sztuki są uszkodzane. War does not respect art. Wojna nie respektuje sztuki. And I'm sure that much Polish art was either destroyed, plundered, or terribly damaged during the wars that Poland has endured throughout history. Jestem pewien, że również wiele dzieł sztuki polskich zostało zniszczonych, skradzionych czy uszkodzonych w czasie różnych wojen, przez które Polska przechodziła. Like a piece of artwork in a war, you and I have also been damaged by the war that we're going through. Tak jak właśnie różne dzieła sztuki niszczone w czasie wojny, uszkadzane w czasie wojny, tak i my zostaliśmy uszkodzeni przez tą wojnę, przez którą kroczymy. But God hasn't left us alone. Ale Bóg nie zostawił nas samych. He gives us encouragement when he says, put on the new man, which was created according to God, in true righteousness and holiness. On nie zostawia nas samych i mówi do nas, that's Ephesians 4:24, w liście do Efezów w 4 rozdziale i 24 tekście wypowiada następujące słowa. A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. He also says, również mówi on, in Psalm 51:12, w Psalmie 150 i 12 tekście, restore to me the joy of your salvation and uphold me by your generous spirit. W Psalmie 51 i tekście 12. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. I suppose the process of God renewing our minds to be like him again. Wydaje mi się, że proces odnowienia naszego umysłu, abyśmy byli takimi, jakimi on jest, abyśmy ponownie byli takimi, is very similar to the process of restoring a painting. Jest bardzo podobny do procesu odnawiania obrazu. Are there any restoration experts in the house today? Czy mamy tutaj jakichś konserwatorów sztuki, na przykład zajmujących się restaurowaniem czy odnawianiem obrazów? How about any renovators? Czy mamy tutaj jakichś renowatorów? Yes. I'm one of those. I'm a renovator. Ja jestem jednym z nich. When it comes to art, restoration involves both removing impurities and adding in the missing pieces. Jeśli chodzi o sztukę, to odnawianie czy odrestaurowywanie dzieł sztuki polega na usuwaniu różnych zanieczyszczeń, jak również dokładaniu małych brakujących części. Once these things are taken out and put back in, the painting is perfect once again. I gdy te różne rzeczy zostaną, zanieczyszczenia na przykład zostaną usunięte, a inne zostaną dołożone, wraca obraz do normalnego, oryginalnego stanu. And so God comes to you and I, a więc Bóg przychodzi do ciebie i do mnie as the expert restorationist. Jako ekspert w dziedzinie odnawiania. He knows all of our problems. On wie wszystko na temat naszych problemów. And he knows how to restore us to his original image. I wie dokładnie, jak nas odnowić do oryginalnego stanu. He knows what impurities need to be taken out. On doskonale wie, jakie zanieczyszczenia muszą z nas być usunięte. And he knows what we need put back in. I wie dokładnie również, co powinno z powrotem być przywrócone nam. And when we cooperate with him, i gdy współpracujemy z nim, he will restore us to his original image. To on odnowi nas do tego oryginalnego stanu. Once again, we can represent him truly to the world. I wtedy możemy ponownie reprezentować go prawdziwie dla tego świata. Just like the artists. Tak jak artyści to robią. Let's see if we can restore Przemek here
to God's original image. I zobaczmy teraz, czy jesteśmy w stanie odtworzyć, odrestaurować Przemka do oryginalnego obrazu. So Przemek, imagine that I am God for a moment. A więc Przemek, wyobraź sobie, że jestem Bogiem przez chwilę. You're going to have to really try hard to imagine that. Musisz naprawdę mocno próbować zrobić to, żeby sobie wyobrazić to. Will you allow me to restore you to my original image? Czy pozwolisz, żebym odrestaurował ciebie do mojego oryginalnego obrazu? He doesn't trust me. On mi nie ufa. What can I do to make you trust me, Przemek? Co mogę zrobić, żebyś mi zaufał? A bit of warning. Dobrze byłoby, żeby mieć chwilę, no, moment ostrzeżenia przed tym. Will you trust me? Czy ufasz mi? Tak. And so when we cooperate with God, when we say yes, God, you can restore me. A więc gdy współpracujemy z Bogiem, gdy mówimy mu tak, Boże, możesz mnie odrestaurować. God comes along and he takes away our bitterness. Bóg przychodzi do nas i zabiera gorzkość z nas. Our hatred. Nienawiść. Our revenge. Odczucia zemsty. Our gossip. Plotkowanie. When we cooperate with God, he takes away our criticism. Również usuwa z nas krytycyzm. Our gossip. Usuwa chęć plotkowania. Our fault finding. Wynajdywanie błędów u innych. Our violence. Przemoc. Whether it's in our hands or in our head, he can take it away. Bez względu na to, czy to jest cecha naszych rąk czy naszego umysłu, on jest w stanie usunąć ją. Our swearing. Chęć przeklinania. Our stealing. Chęć kradzieży. Our complaining. Uskarżania się. Our defrauding. Defraudacji. And he can even take away our gossip. I nawet to but he doesn't just take these. Ale on nie tylko zdejmuje te rzeczy. And put these on a shelf somewhere for us. I gdzieś kładzie je na półce. So that we can take them back and put them back on when we choose to. Abyśmy mogli, gdy tylko nam się zachce, z powrotem je wziąć i przyłożyć sobie. The wonderful thing about God. Wspaniałą rzeczą, jeśli chodzi o Boga, jest to. Is that when we cooperate with him? Że gdy współpracujemy z nim. He takes our sins. On bierze nasze grzechy. And he forgets about them. I zapomina o nich. And he strengthens us so that we can no longer have these in our lives. I wzmacnia nas na tyle, że nie muszą one już mieć miejsca w naszym życiu. Przemek's still looking pretty good, isn't he? Przemek w dalszym ciągu wygląda dosyć dobrze, nieprawda? He has been restored to God's original image. Został odtworzony na oryginalny obraz Boga. And yet I don't see a smile on his face. A jednak nie widzę za dużo uśmiechu na jego twarzy. Let's see if we've been able to restore Przemek's face also to the original image of God. Zobaczmy, czy jesteśmy w stanie odrestaurować jego obraz na wygląd, na oryginalny obraz. How did she do? Jak się Malwinie udało? I'm going to put this on my wall. Ja umieszczę to u siebie na ścianie. And this is what people see when they look at a restored Christian. I to jest to, co ludzie widzą w nas, gdy mają do czynienia z odnowionym chrześcijaninem. They don't see a face that looks average. Nie widzą twarzy, która jest po prostu przeciętna. They see a face that looks happy. Widzą twarz, która jest szczęśliwa i radosna. Excited. Która jest podniecona. And peaceful with God. I w której widać pokój z Bogiem. Does anyone else want to look like this? Czy ktokolwiek z nas chce wyglądać w ten sposób? See Milena afterwards. Proszę spotkać się z Malwiną potem. Thanks, Przemek. Dziękuję, Thanks, Przemek, Malwina. We were painted by God. My zostaliśmy namalowani przez Boga. Intended to be a window into his own heart and mind. I było celem Bożym, abyśmy my byli do pewnego stopnia oknem, przez które można mieć wgląd do Bożego serca i umysłu. You have been put on display. My zostaliśmy wystawieni na pokaz. In God's gallery, creation. W Bożej galerii, w stworzeniu.
And your job, your role, your purpose is to show God's love and character to the world. I naszym celem, czy celem Boga, który Bóg chciał osiągnąć przez nas, jest pokazanie Bożej miłości światu. In short, you and I are God's best chance at showing a dying world that he loves them. A więc mówiąc krótko, my mamy, jesteśmy najlepszą szansą Boga, aby pokazać światu jego miłość. Is God speaking to you today? Czy Bóg przemawia do nas dzisiaj? All of these things that have been added on to Pshemek, have they been added on to you also? Wszystko to, co zostało dodane dla, no, dodane Przemkowi, czy również zostało dodane nam? Perhaps you, like many other people in the world, are struggling with one of these things. Być może każdy z nas, jak wiele ludzi w tym świecie, zmaga się z wieloma, z niektórymi z tych rzeczy, o których mówiliśmy. Or maybe, like a damaged painting. Albo może tak jak uszkodzony obraz. There's something that you feel like is actually missing from your life. Po prostu brakuje niektórych rzeczy nam w naszym życiu. Perhaps like many others, you ignore the suffering and the pain of people that are less fortunate than you. Być może tak jak wielu innych, my również ignorujemy czy nie zauważamy cierpienia ludzi, którzy są wokół nas. Perhaps you need to show more love and more patience and tolerance to those around you. Być może potrzebujemy okazać więcej tolerancji, więcej cierpliwości i więcej miłości dla tych, którzy są wokół nas. If there is something that God has put on your heart, as we've looked at the word today, czy jeśli jest coś, co Bóg chciał nam dzisiaj umieścić w naszym sercu, if there's something that you wish for God to take out of your life, lub też jeśli jest coś, co byście chcieli, żeby Bóg zabrał z naszego życia, or something that you would like to be put back into your life, albo chcielibyście, żeby Bóg ponownie przywrócił wam w waszym życiu coś, I'd like to invite those of you who have made a decision to stand and show that to everyone. Chciałbym, żebyście wy, którzy tak myślicie i podjęliście taką decyzję, żebyście pokazali to wszystkim stając. Is there anyone that's made a decision today? Czy ktoś dokonał takiej decyzji dzisiaj? Amen. Dziękuję. Amen. Those of you who have stood today, whatever that one thing is, ci, którzy powstali, cokolwiek jest tą drobną rzeczą w waszym życiu, I invite you to share that decision with your best friend. Chciałbym, żebyście podzielili się tym problemem z najlepszym przyjacielem. And then go out and change the world with God's love in your life. A następnie, abyście wyszli stąd, poszli na zewnątrz i z miłością Bożą zmieniali świat. Remember this morning, everyone. Pamiętajmy dzisiaj wszyscy rano. You are God's masterpiece. Jesteśmy Bożym arcydziełem. He has created you to show off to the world his love and who he is to everyone. On chciał przez nas pokazać samego siebie całemu światu. May God bless you. Niech was Bóg błogosławi. As you do that. Gdy będziecie to właśnie robić. Let's pray. Módlmy się. Dear Heavenly Father, nasz drogi Ojcze Niebieski, for those who made decisions this afternoon, jeśli chodzi o tych, którzy podjęli tę decyzję dzisiaj, I pray that you will come along as the master restorer. Modlę się, abyś przybył jako mistrz renowator ich życia. Change our hearts. Abyś zmienił nasze serca. Change our lives. Abyś zmienił nasze życie. And Lord, as we go out and show who you are to the rest of the world. A Boże, gdy będziemy wychodzić z tego miejsca, aby pokazać dla reszty świata, please continue to restore us to your beautiful original image. Proszę, kontynuuj w nas pracę odnowienia nas na twój oryginalny obraz. We pray this in Jesus' name. Prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Amen.
would like to conclude by singing Amazing Grace together. Chcemy zakończyć nabożeństwo śpiewając Cudowna łaska. And let's stand. Wstań. To invite you to have some silent prayer for 1 minute, and then I'll finish with prayer. Dear Heavenly Father, Lord, we've seen in your word today that you have created us not just to be average people. You have created us as a masterpiece of your art. And so, Father, as each of us go out and live your calling in our lives, I pray that you will continue to restore us to your original masterpiece so that the world can look at us and say, that person is like God. Bless us as we do so, Lord. We pray in Jesus' name. Amen.